pistolet Glock 17. Najpopularniejszy pistolet chyba na świecie. Jest to pierwszy pistolet w naszym klubie. Ten akurat konkretny egzemplarz wystrzelił już podobno ponad 150 tysięcy sztuk. Nie wymienialiśmy w nim do tej pory żadnych części, także trwałość tej broni jest jak najbardziej pewna. Ładowanie i rozładowywanie broni. Żeby załadować broń, należy magazynek pełny amunicji wprowadzić do gniazda magazynka. Następnie przeładować pistolet. Przypominam o tym, żeby odciągnąć i puścić zamek, żeby nie wracać z powrotem zamkiem, nie pomagać tym ręką. I pistolet jest załadowany, gotowy do strzału. Pistolet nie ma żadnych zewnętrznych bezpieczników, oprócz jednego bezpiecznika, który znajduje się tutaj w środku języka spustowego. I dopóki nie wciśniemy tego malutkiego języczka tutaj, to nie jesteśmy w stanie ściągnąć języka spustowego. Rozładowywanie broni. Wypinamy magazynek za pomocą przycisku magazynka, który znajduje się tutaj. Magazynek wypięty. Następnie za pomocą zatrzasku zamka, który wkładamy w to wycięcie, blokujemy zamek w tylnym położeniu w następujący sposób, że kiedy chwytamy broń tak, przekręcamy sobie troszeczkę kciuk, podkładamy pod zatrzask zamka i trzymając całą dłonią za przód zamka, cofamy zamek w tylne położenie, żeby w to miejsce włożyć zatrzask zamka i klinujemy zamek w tylne położenie. Następnie sprawdzamy komorę nabojową, sprawdzamy gniazdo magazynka od góry, czy na pewno broń jest rozładowana. Jeżeli tak, zrzucamy zamek, oddajemy strzał kontrolny w miejsce bezpieczne i broń jest rozładowana. Rozkładanie broni do czyszczenia. W momencie, kiedy mamy poprawny chwyt na Glocku, kładziemy sobie cztery palce na górze zamka i w momencie, kiedy odciągniemy delikatnie zamek do tyłu, musimy ten element i ten sam element z drugiej strony ściągnąć w dół dwoma palcami, tak? Czyli delikatnie odsuwam zamek w tył, ściągam z dwóch stron ten element i następnie zamek zjeżdża nam do przodu, przytrzymując te dwa elementy w dolnym położeniu. Z zamka wyjmujemy sprężynę oporopowrotną, lufę i zamek. I to są wszystkie elementy broni do czyszczenia. Przy czyszczeniu zwracamy uwagę na tutaj to wnętrze zamka, czoło zamka, oczywiście lufę, czoło tutaj lufy, ślizg oraz tutaj wnętrze pistoletu. Bardzo polecam zwracać uwagę tutaj na czoło komory nabojowej, na to, że tu bardzo często gromadzi się takie takie spieczone, mocne takie zanieczyszczenie, nagar, który bardzo ciężko jest zdrapać. Polecam jakąś stalową, miedzianą szczotkę, żeby to dobrze wyczyścić. Składanie broni. Lufę wkładamy w ten sposób do zamka. Następnie, dbając o to, żeby położyć na takim zaokrąglonym wycięciu sprężynę, wsadzamy sprężynę tutaj do przodu i na to półokrągłe zacięcie zblokujemy sprężynę oporopowrotną. Następnie na zamek nasuwamy zobaczcie tego momentu tutaj tych szyn, nasuwamy na szkielet. I przeładowujemy broń, upewniamy się, że broń działa prawidłowo. To wszystko.